Podwójne standardy nie są dopuszczalne w Unii Europejskiej. Teraz stosuje się je przeciwko Polsce i to nam się nie podoba. Co rozumie pan przez podwójne standardy? Wymaganie czegoś, co nie jest przestrzegane przez innych, to nie jest uczciwe, a uczciwość jest ważna. Połączyła nas historia, nie rozdzieli polityka. Polak, Węgier, dobre tanki, braterstwie siła. Te dwa dęby Europy, łączy wspólnota losu. Walka od pokoleń na przemian u swego boku. Polak, Węgier, dwa bratanki, do szabli i do szklanki. Idziemy ramię w ramię, na przekór islamizacji. Zdajemy sobie sprawę, jakie to jest zagrożenie. Myślimy realnie, nie co mówią w TVN-ie. Węgier nie zostanie...